Udany sezon za nami. Cieszę się, że wróciliśmy już do kraju. Bardzo, bardzo długi, ciężki sezon, dużo grania. Na szczęście wszystkie imprezy, w których występowaliśmy, zakończyły się większymi, mniejszymi sukcesami. Z każdej przywozimy medal, mamy kwalifikację olimpijską. Myślę, że tak udanego sezonu jestem pewien. Tak udanego sezonu dawno nie było i zmęczeni, ale zadowoleni. Wracamy. Główny cel na ten sezon reprezentacyjny wykonaliśmy, czyli zakwalifikowaliśmy się na igrzyska. Liczyliśmy oczywiście na medale tych innych imprez trochę innego koloru niż brąz i srebro. Marzyliśmy o złocie. Nie udało się, ale tragedii z tego powodu nie robimy. Myślę, że wracamy z tarczą, a nie na tarczy. Jak pierwszy rok z reprezentacją Polski, jak podsumujesz wszystko, co się wydarzyło? No, moje zdanie bardzo dobrze. Wiem, że to nie była taka super rewelacja, bo tylko mieliśmy bardzo dobrze kwalifikację na igrzyska, ale też brązowa medal na Mistrzostwie Europy i drugi miejsce to nie jest źle. 4 medalów na jeden sezon. Bardzo dobra robota. Teraz szybko do Częstowy. Samochód jedziemy, jadę do Częstowy. Dojadę pierwsza, druga w nocy. A jutro o 13 już wylatuję do Włoch, więc z tego czasu nie mam na odpoczynek za dużo. Wejdę, przepakuję się i już ruszam dalej, ale jestem bardzo pozytywnie nastawiony, bo nowy klub, zmiana, to myślę, że może mi tylko pomóc. Sezon długi, mnóstwo meczów, nawet nie ma co liczyć. Jak to zniosłeś fizycznie? Ja zniosłem bardzo dobrze. Odbudowałem trochę swoje zdrowie, swoje ciało i to mi pomogło w tym, żeby wytrzymać ten ciężki sezon kadrowy i czuję się też dobrze i czuję się, że mogę, bo będę musiał za tydzień znowu wyjść na boisko i rozpocząć ligę. Za tydzień czy masz mnóstwo wolnego? 2 dni i wracamy do siatkówki. Czego nie powiedziałem dziennikarzom? Nie zdążyłem powiedzieć, że bardzo tęsknię za domem i chciałbym już jechać. Nie, ale tak naprawdę no, pytania były o zmęczenie, o ilość turniejów, o podróż, o tego typu rzeczy, ale chciałbym już tą podróż zakończyć i położyć się do łóżka. No to krótko, warto było? Oczywiście, że było warto, zawsze jest warto przyjeżdżać na reprezentację, na zgrupowania, a tym bardziej jeśli zdobywa się medale, atmosfera w drużynie jest kapitalna, a to tak naprawdę ta reprezentacja mogłaby trwać i się nie kończyć. Na pewno bardzo, bardzo udany sezon. No, takiego nie było, mimo tego, że nie ma złota, ale każdy ten medal jest złotem dla mnie, dla naszej federacji. I 4 medale w ciągu sezonu, a 5 sukcesów, bo nie zapominamy o turnieju oczywiście kwalifikacyjnym do igrzysk, gdzie nie dają medali. Natomiast Uniwersjada jeszcze była, gdzie też część zawodników z tej kadry grała, bo przecież Łukasik i Filipiak grali w Lidze Narodów i byli na Uniwersjadzie. Jest szczęście, radość i to jest chyba najważniejsze.